Co ty robisz? Zabijam potwory. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, w poprzednim odcinku trafiliśmy do wsi, w której grasował tak zwany duch lasu, a tym duchem lasu okazał się być leszy. W sumie bardzo stary leszy i silny dzięki temu, aczkolwiek udało nam się go pokonać. Ale we wsi dokonał się przewrót, gdzie zabito całą starszyznę. No cóż, ale to już ich sprawa. Tak więc, moi drodzy, lecimy dalej, sprawdzamy kolejne zadania. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, uderzajcie w dzwon, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. Tak oto, moi drodzy, ruszamy na kolejne zadania, kolejne wyzwania. Spójrzmy, co nas tutaj jeszcze czeka. Dowiedz się, czy Ciri to nie. Zadania poboczne. Wściekłe pięści z Keligę. Tutaj mi się wydaje, że sobie odpuścimy. Pierwszą walkę udało nam się wygrać, natomiast z drugą może być problem. Znajdź obozowisko złodziei w pobliżu obelisku. No i dobrze, mamy miecz rodowy. Skeligijczycy cenią trzy rzeczy ponad wszystko. Honor, pamięć o przodkach i dobrą broń. Dlatego Krahan Krayt zagotował się z wściekłości, gdy okazało się, że ktoś skradł jego rodowy miecz. Kuliu. Ze skarbca w Kertrolde. Zeźlony Jarl wyznaczył wysoką nagrodę dla śmiałka, który odnajdzie zgubę i ukaże złodziei. Tak więc, moi drodzy, Działamy z tematem. Zlecenia wiedźmińskie tutaj mamy też dosyć utrudnione, wysokie, więc myślę sobie, że damy sobie chwilę spokoju. Poproszę, my tutaj mamy leszego trofeum. Przytwierdzone. Co ono nam daje? Tak, no, dodatkowe doświadczenie za cios kończący. Te buty... O! Proszę. Mamy lepsze buty. Jest dobrze, ale my i tak wolimy to trofeum z gryfa. No to wio. Moi drodzy, jedziemy. Właśnie tak, idąc takim samym tropem jak poprzednim razem, chcę sprawdzić od razu, co się tutaj dzieje w okolicy, gdzie mamy te różne znaki zapytania. Teraz wolę. To chyba jakiś powtór. Ojoj, Morwut, na ciebie pewnie będzie zlecenie, więc ja uciekam. Ups, no nie, za wysoko. Nie, no to tak nie miało być. To zdecydowanie tak nie miało być. No ale cóż, mamy co mamy. Moi drodzy, ja specjalnie nie zabijam tego stworzenia, bo ja wiem, że tam pewnie będzie jakieś zadanie z nim związane. Albo tak mi się wydaje, no bo to jakby nie patrzeć na konkretny potwór. Chodź, płotka, chodź. Dobra, w takim bądź razie nie będziemy pędzić tamtędy, tu, tędy przejedziemy. Dobra. Myślę, że tędy będzie spoko. Przynajmniej sprawdzimy to, czy będzie spoko. Tutaj tych dróg, ścieżek narobili.
Znaczy wydeptali może, nie narobili, bo to... W tamtych czasach nigdy dróg żadnych nie robił, nie? I tu coś... Dobra, może zejdźmy z kunia. Co prawda ja tu nic nie widzę. To jakaś wieś Bongskolm czy coś tam. I tu jest... Aha! Posrebrzany klucz, stary pożółkły list i fajka. Zobaczmy, co tu napisali. Janne, kiedy piszę te słowa, masz 6 lat. Ja mam 30. Jestem w sile wieku, ale wiem już, że nigdy nie nauczę cię, jak strzelać z łuku, jak jeździć konno, jak dbać o miecz. Nigdy nie wezmę cię na rejzę, ani na polowanie. Na ostatniej wyprawie zostałem ranny wudą i właściwie draśnięty. Powinienem był się z tego wylizać w parę dni, ale coś weszło w krew. Rana ropieje, śmierdzi. Tracę czucie. Druidzi mówią, że nic już mi nie pomoże. A jeśli odejmą nogę, i tak się wykrwawię. Szykuję się więc do śmierci. Czekają cię trudne lata. Nasza rodzina ma wielu wrogów. Chroniłem was przed nimi, ale teraz zostaniecie sami. Być może ktoś wam pomoże, a może nie. Dlatego 6 naszych dóbr kazałem schować w domu starego Ule pod podłogą. Dzięki temu nikt wam ich nie zabierze, nie ukradnie. A ty odkopiesz je, jak już będziesz dorosły. Poprosiłem twoją matkę, żeby dała ci ten list, jak zaczniesz 18 wiosnę. Synu, weź te srebra, kup za nie przedni miecz, zbroję, konia. Płyń na kontynent rabować. Zemścij się na ludziach, którzy po mojej śmierci uczynili ci krzywdę. Uczyń mnie dumnym. Nigdy ci tego nie powiedziałem, ale zawsze to czułem. Kocham cię, Janne. Mam nadzieję, że któregoś dnia spotkamy się w hali w wiecznie zielonych ogrodach Freyi i opowiesz mi o swoim życiu, którego nie było mi dane oglądać. Bądź pozdrowiony, synu. No. Czyli, że tak to wygląda. Dziedzictwo. Spójrzmy. Czyli... Oj. No właśnie, to tak wychodziłoby na to, że to chyba ten syn, nie? Tutaj zginął. Przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy. Tu mamy znaleźć skarb, czyli tu gdzieś pod podłogą, o właśnie. Tu mamy krwawy miecz, rękawice. I to by było na tyle, nie? Spójrzmy na ten miecz, czy on jest w ogóle coś wart? No dla nas już nie. Dla nas już nie, czyli go po prostu sprzedamy. Ale mimo wszystko ciekawa historia, mimo wszystko, nie? Krótko, zwięźle na temat, ale ciekawie. Dobra, czyli tutaj sprawdziliśmy, a teraz mieliśmy iść, moi drodzy, tam, gdzie był ten miecz rodowy, tak? Tu mieliśmy jechać. Dobrze, chodź płotka. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będziemy musieli walczyć tutaj z jakimś potworem czy coś. A tu się tylko okazało, że trzeba było sobie tylko poczytać. A po poczytaniu wyciągnąć tylko ze skrzyni, co tam w niej jest, i tyle w temacie. No ale trzeba przyznać, że pomimo tego, że to było takie króciutkie, to nawet w tym liście był taki jakby ciekawy wywód. Co to tak tutaj chroboce? Opancerzony krabopająk. Czy mi potrzeba go zabijać? W sumie nie. Dobra, jedźmy dalej. Przepraszam, ja tędy. Ja tylko przejazdem. Jedziemy! Dobra, zaraz będziemy chyba na miejscu.
Tu coś wpływa? No już, już. Kolejny gigant? Cyklop. Dobra, 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 dobra. To my sobie stąd jedziemy. Cyklopa zostawimy, bo wcale się nie zdziwię, jeżeli będzie z nim związane jakieś zadanie. Bardzo fajnie. No dawaj. I po zawodach. Pięknie. Dziennik rabusia, przeczytajmy sobie. Kurde, jak zwykle sporo czytania, no ale nic. Brynold, jesteś tłusty jak foka na zimę i cuchnie ci z gęby jak z gnojownika, ale łeb to masz na karku. Odcisnąć klucz w grudce gliny? Kurwa, że też sam na to nie wpadłem. Wlazłem do zbrojowni po zmroku i Kuliu był dokładnie tam, gdzie mówiłeś. W skrzyni, owinięty w natłuszczone runo. Piękna robota. Leży w dłoni jak pierś chorzej dziewczyny. Sztych ostry, niczym szpila, głowica wysadzana kamieniami. Tak się zagapiłem, że nie usłyszałem kroków tego głupca Olafa. Prawie mnie dogonił, ale potknął się i wygrzmocił łbem o ziemię. Widać, bogowie nam sprzyjają. Teraz trzeba tylko sprzedać ten miecz, a to nie takie proste. Mało kto ma dość pieniędzy, a ten, kto ma, niekoniecznie będzie chciał zadzierać z krachem. Całe szczęście, mój brat Irian zna kupca jakiegoś Gimrego, który umie znaleźć chętnych na rzeczy, no z drugiej ręki. Mają się spotkać w starej twierdzy pod Firsdal. Może spróbują pohandlować z Lugosem? Jemu złota nie brakuje i nie boi się Ankreid. Bądź pozdrowiony, stary capie. Sveinar. Okej. To już coś wiemy. Teraz zobaczmy, co tu jeszcze. Jak już jesteśmy tutaj u was, to trzeba wszystko ograbić, co się da. No dobra, zobaczmy, bo tu jakiś chyba miecz też znaleźliśmy, ale wszystko, co mamy, to takie słabsze od tego, co mamy. Weleński topór, to jest mocniejsze, ale poziom 25 wymagany. I tu jeszcze jakieś budki, o proszę, mocniejsze. A te rękwiczki też mocniejsze. Kolorystycznie trochę średnio pasują, no dobra, ale tutaj nie o... Nie o kolory chodzi. Tu tylko sprawdźmy, co tu się dzieje, co tu jest. Mogę pogasić świecę i nic więcej. Swoją drogą ciekawe, co to za... co to za Camlot i do czego im służy. No ale dobra. Musimy teraz poszukać złodziei. Tam gdzieś... O! Kawał drogi. Ale po drodze mamy znak zapytania, więc nie jest źle. Jak mamy znak zapytania, to od razu sprawdzimy. Pierdzielony. Nie, wiecie co? Ja się nim jednak zajmę. O ty dziadu. No i po zawodach. Warto się tu rozejrzeć. No właśnie warto. Drop jest świeży. No, mówiłem, że to będzie jakieś zadanie, no. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans.
Kurde, no. Wiedziałem, że to musi być jakieś zadanie. Sprawdźmy teraz przynajmniej jakie, no. Złe wieści. No właśnie o to chodzi. To jest ten jeden ślad, a gdzie dalsze? Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. I to wygląda tak, jakby cyklop ich po prostu zaatakował sobie. Ziemia zbryzgana krwią w promieniu kilku stóp. Sporo tego. To są jeszcze nekery. Szedł tędy. No. Także to ten nekery z tych słabszych. Szedł tędy. Szedł tędy. Jeszcze jedna ofiara. Oho, list do Jane, przeczytamy. Jane, kochany synku, źle nam się wiedzie ostatnio. Drakar, co nim mąż Singi pływał na wyprawy, roztrzaskał się przy ostatnim sztormie. Na szczęście Bjorn przeżył, ale nim jego kapitan nowy Drakar wybuduje, tygodnie miną, a żyć z czegoś trzeba. Do budowy się nie załapał, więc pieniędzy nie ma. Teraz zapasy na zimę przejadamy, a co będzie potem, strach pomyśleć. Dlatego Singę wysyłam do ciebie i w imieniu nas wszystkich o pomoc proszę. Jeśli ci się uda, o pracę dla Singi się wystaraj, to potem i Bjorn i ja do was pod Kertrolde zjedziemy. Może by się jakaś praca dla Bjorna tam u ciebie w kuźni znalazła. A jakby tak było, że i pod Kertrolde z robotą krucho, to chociaż pożycz Signie trochę grosza. Ja z nawiązką oddam, jak tylko od dna się odbijemy. Wierzę w twą dobroć i z góry ci za nią dziękuję. Twoja kochająca matka. Mhm. O, żeż mordę, dostarcz list do kowala w Keltrolde. No dobra, działajmy, moi drodzy. Jak najszybciej dostarczymy. O, cześć niedźwiedź. Dobra, wiecie co? Kawał drogi, użyjemy szybkiej podróży. O, i od razu lepiej, nie? Dobry. To jest płatność, to nie, to jest też płatność. Miecz ma ciąć, a nie ładnie wyglądać. Ale się wczoraj zrobiliśmy. To czyli to ty, witaj, tak? Witaj, biały wilku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Ba, pewny byłem. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Kertrolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. No dobrze. Zapytajmy go. Tam kogoś, kto potrafi wykonać pancerz mistrzowskiej jakości. Nie znam żadnego mistrza, który nie byłby krasnoludem. Może Fergus? Ponoć zaszył się gdzieś w Velen. Jak sądzisz, kto zostanie nowym królem na wyspach? Hjalmar, rzecz jasna. Jest odważny i szczodry. W jego żyłach płynie krew kracha. Nie ma lepszego kandydata. No dobra, to pokaż mi swoje towary. Masz jakieś pancerze, ale takie coś same bez szału widzę. No nic, ten krwawy miecz ci sprzedam, bo mi to niepotrzebne. To ci sprzedam, to ci sprzedam i to ci sprzedam. O. Są jakieś lepsze niż te, co mam. Więc przepraszam. Bywaj. A jakim cudem? No dobra, mamy te ciżemki.
O, przecież my tego tutaj żeśmy sobie nie używali. Bo tutaj są moce znaków, nie? Dobra. Zrobimy sobie tak, że będziemy mieli większą moc znaku. Większą moc znaku. Ty, no właśnie, a dlaczego? Miałem rację, he? Bywaj. A łeb mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma. Ty, no coś tu chyba jest nie tak. Mieczy chcesz wyklepać? Do Kowala Skeltrolde. No to przecież jesteśmy tutaj, tak? Dobra, zróbmy medytację. Dobra, tak to wygląda. Może coś się po prostu zwiesiło. O, jest kowal, właśnie, bo go tutaj nie było. Interesuje cię broń? Tutaj każda sztuka ma swoją historię. Chyba mam coś, co powinno trafić do ciebie. List od matki? Pisze, że siostra miała go przywieźć. Skąd go masz? Mówimy prawdę. Natknąłem się w lesie na ciała ludzi zabitych przez potwory. Znalazłem list przy jednej z martwych kobiet. Singa nie żyje. Tyle razy mówiłem jej i matce, żeby się przeprowadziły do mnie, zamiast siedzieć na Faroe. Muszę wysłać kogoś po jej ciało. Przykro mi. Dzięki, że mnie powiadomiłeś. Inny by się nie pofatygował. Proszę, weź to. No nie było to przyjemne zadanie, informować kogoś o śmierci najbliższych, no ale cóż. Tak to się czasami zdarza. Moi drodzy, tak jak mówiliśmy, trzeba dokończyć to zadanie, ale użyjemy tej szybkiej podróży, bo to jest jednak kawał drogi, to jak cholera. Ale tak jak wymyśliłem, tutaj ten znak zapytania mieliśmy ogarnąć, więc pojawimy się właśnie jak najbliżej tego znaku. Płotka gdzieś ty polazła tam gdzieś za jakieś góry, wichury. O, dobra, jest. Wybiegła nareszcie. Jedź, płotka! Dobra, to chyba kupiec, nie? Cholera wie. Bandyci czy ludzie? Ludzie. Tu jakiegoś nekera widzę. Jednego mniej. A tu coś jest, jakaś wioska. Nawet tu są ludzie. Dobra, i zobaczmy, o co tu chodzi. Może to jest kamień mocy albo coś? Oj, się coś zatrzęsło. Aha, czyli tu jest jakiś strzeżony skarb. No właśnie, tylko trzeba znaleźć wejście. Już? Po tym waszym strzeżeniu? Aha. No to tak, to grubo było, to. Brygantyna i jakieś buty.
Aha, zabiłem ich pod ziemią. Ale w razie czego muszę te dziadostwa zebrać u góry. To jest dobre, nie? Są czasami takie ciekawe błędy. Dobra, chowajmy ten miecz i spójrzmy na to, co nam dali. Gówno. I to co? Też jakieś gówno. Tylko jedynie co, to ten kamień się przyda i to coś takiego. O, to. 10% mocy znaku art. No to fajne takie, ale to... No nic ciekawego. Dobra, płotka, jedziemy. Koniec odpoczynku. To wygląda trochę jak jakieś kurhany, nie? Na co się gapi? Ej, Witwinie, mam dla ciebie propozycję. Oho. Wrócę tu na pewno. Na pewno tu wrócę, tylko muszę sobie pamiętać wieś Blandare, dobra. Najpierw jedźmy wykonać to zadanie, bo my się tak grzebiemy, robimy jedno, drugie, trzecie i... A tu już chyba byliśmy. Jak mi się wydaje, bo tu już chyba ktoś uwolniony jest z tej klatki. Tam był chyba jakiś zielarz, czy ktoś taki. O, wiwerna fruwa. No, tereny trzeba przyznać piękne. W ogóle gra jest świetnie zrobiona. To... Trzeba przyznać, że ta gra nawet pomimo lat, które dzielą nas od jej premiery, ona w dalszym ciągu robi wrażenie. Dobra, płotka musi trochę odpocząć. No dobra, już dojeżdżamy. I to pewnie będzie jakiś stary fort. Tak, i tutaj będą złodzieje. Dobra, płotka, zostań. Ja wlizę sam. Dobry. No, pięknie. Daleko szukać nie musiałem, nie? Ale moim zdaniem właśnie takie animacje kończenia to powinny być praktycznie przy każdym. O, dziennik rabusia. Proszę. Sveinar, mam dwie wieści, dobrą i złą. Zacznę od tej złej. Poszedłem z Gimrem do Lugosa. Przyjął nas, jak nakazuje zwyczaj, mięsiwem i miodem, ale jak tylko odwinęliśmy kuliu ze skór i spytaliśmy, ile jest gotów za niego dać, wyrwał nam miecz z rąk i wypłazował nas po dupach, wyzywając od złodziei, a potem wyrzucił z domu i poszczył psami. Gimre biegł wolno, więc go dogoniły. I dobrze, jedna osoba mniej do podziału. Dobra wieść jest taka, że wciąż mam miecz i wiem już, jak się go pozbyć. Umówiłem się z moim szwagrem, Steinfinem, że sprzeda kuliu w Nowigradzie i podzieli się potem zyskami. Wiem, co myślisz, ale słowo można mu ufać. Przekażę mu miecz na plaży przy cmentarzysku wielorybów na Art Skellig. Pojadę tam sam, żeby nie przyciągać uwagi. Uważaj, bo Lugos mógł posłać na Kertrolde gońca z wiadomością o kradzieży. Na wszelki wypadek gdzieś się wynieś. Może do ciotki Hilde? Ma nierówno wełbie, ale można na niej polegać. Bądź pozdrowiony, Irian. Okej. Dobra, tu jest jeszcze... Tu gnieżdżą się harpie. No właśnie, widzicie, w tym momencie w trakcie tego zadania harpi nie ma, ale jak
rozwalimy przy okazji właśnie gniazdo. Właśnie, ja zapomniałem, rozwaliłem gniazdo gdzieś tam wcześniej, ja nie wziąłem nic z tego gniazda. Zapomniałem, że w ogóle jest taka możliwość. No nic, trudno, życie, zdarza się. Dobra, poszukaj złodziei w pobliżu cmentarzyska wielorybów. To jest kawał drogi. No ale jak trzeba, to trzeba. Gdzie jest to cmentarzysko? Kawał drogi. Dobra, jedziemy. Jedziemy, specjalnie będziemy jechać teraz konno. Ze względu na to, że nie wiadomo, co my po drodze spotkamy, bo mogą być naprawdę ciekawe rzeczy. Tak samo jak widzicie, zadań też nie brakuje. Tych pobocznych i to mi się bardzo podoba. Ale czeka nas tego wszystkiego jeszcze więcej, ponieważ przypominam, moi drodzy, że na chwilę obecną gramy dopiero w podstawę, tak? To jest podstawowa wersja gry, a czekają nas jeszcze dwa dodatki, krew i wino oraz serca z kamienia, tak więc tam zdecydowanie możemy być pewni, że czeka nas o wiele, wiele więcej zadań, więcej przygód, więcej ciekawostek, tak więc mi, powiem szczerze, podoba się to bardzo. O, wy dziady! Bandyty? A wcześniej was tu nie było. No wiecie co? Takich rzeczy to się nie robi. Chodź, płotka, chodź, nie bój się. To jest wiwerna. Tak tylko sobie przebiegnę tu, żeby zobaczyć z czystej ludzkiej ciekawości. No gniazda tu żadnego nie widzę. Wiwerna tylko jest. Dobra, jedziemy. Nie mam na nią zlecenia, więc zabijał jej teraz nie będę. Może gdzieś się później jakieś zlecenie pojawi. Dlatego na razie nie ma co. A jak się nie pojawi, to zawsze można tutaj przyjechać, nie? Także pożyjemy, zobaczymy. No, ale powiem wam szczerze, że tych rabusiów to ja się tu nie spodziewał. A tu co się dzieje? A bo to są krabopająki. Dobra, dobra, jedziemy stąd, bo tu nie mamy... Moglibyśmy pozabijać te dziadostwa, ale... Ale czy to ma jakiś sens? Tutaj też są jakieś stwory. No już, już. Tak, tu też są endriagi. To one ogólnie występują chyba tutaj w tych lasach, na to by wyglądało. Endriagi, krabopająki, cały zestaw. Odpocznij. Ojoj. A tu jest żywiołek ziemi. Dalej. Dobrze, idźmy stąd. Pierdziele, tu też coś jest. A tu są akurat wilki. Dobra, chciał, nie chciał, i tak trzeba tędy przejechać. Czy mi się wydaje? Nie. Dobra. Aż cholera, no. Jedźmy, jedźmy, jedźmy. Że w ten sposób nas prowadzi minimapa. Jeszcze wilki. To mi się trafiło. Zbieramy, co dają.
Po co wam to wilczki było? O, trochę mamy zniszczony pancerzyk, widzę. 50%. Dobra, będziemy musieli do najbliższego płatnerza się udać. O, proszę, tu są. Pięknie. Jeszcze ktoś? I po zawodach. Dziękujemy. Oho, mamy Kuliu, mamy dziennik Rabusia. Sveinar, ciągle siedzę wśród tego pierdolonego wielorybiego ścierwa. Steinfin nie przypływa. Albo się rozbił o skały, albo wystawił mnie do wiatru. A mówiłem Ankę, żeby nie wychodziła z tego drania. Nie wiem już, co mam robić. Komu jeszcze możemy sprzedać ten miecz? A może odniesiemy go na Kertrolde, co? Może krach da się dobruchać? Pamiętasz, jak śmierdziało w chacie, jak szczur zdechł za łożem rodziców? No to tu śmierdzi bardziej i jest zimno. Odpisz szybko, albo jeszcze lepiej przyjedź, Irian. No dobra. Czyli zwróć Kuliu do Olafa, strażnika na Kertrolde. Dobra. Dobra, teraz już nie będziemy... Nie będziemy. Nie będziemy jechać, cholera wie ile. A, to tam na górę trzeba iść. Dobra. Dobra, dobra, to już teraz wszystko wiem. O, proszę. Tędy też nie. Coś myślałem. Zobaczyłem, że są schody. Dobra. Prowadźcie mnie drogo. Ale jaja. Dobra. Chodź, płotka, będzie szybciej, bo... Zanim ja się piechotą tam doczłapię, to... A, czyli to tutaj. Dobra, zostawmy tę płotkę. Drogi. To jest i Olaf. O co chodzi? Mam waszą zgubę. Kuliu? Frej, niech będą dzięki. Gdzie go znalazłeś? Na północy wyspy, przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj, skąd się tam wziął. To długa historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic ci już nigdy nie ukradną. Zasłużyłeś na nagrodę. A ja jeszcze dołożę coś od siebie. Gdyby Kuliu się nie znalazł, musiałbym tę hańbę zmazać własną krwią. No i mamy to. Co dostaliśmy? 20 koron. Obłowiliśmy się jak foka w cyrku. Moi drodzy, tak więc w tym oto momencie zakończymy ten oto odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji i uderzajcie w dzwon, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami. Moi drodzy, dodatkowo zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu, między innymi strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również strona Patronite, gdzie możecie zostać moim patronem, a to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. A teraz żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!